No dobra, to lecimy wtedy z koksem. Nie ma to tamto. Dobra, gdzie mamy jeszcze wagonik? Tu mamy jeszcze wagonik, więc tutaj trzeba będzie wsiąść. Znaczy, jakie wsiąść? Wsiąść. Lecimy. O kurde! To jeszcze z boku były. No tu chociaż się udało zebrać. To trzeba będzie wrócić zaraz. Halo, co to ma znaczyć? Jeszcze raz, wracamy. I trzeba być przygotowanym na lewą stronę. Lewa strona. Pięknie, o to chodziło. O to się rozchodziło, moi drodzy, o to się rozchodziło. O zgubione klejnoty się rozchodziło. Ale co tu mogę jeszcze powiedzieć? Graficznie te poziomy się naprawdę też bardzo ładnie prezentują. Jest to trochę taki remix poziomów jaskiniowych z dodatkiem kolejki oczywiście, bo kolejki w kroku jedynce nie było przecież. Więc zrobili taki mały dodatek, który w sumie trochę urozmaica poziom. Moim skromnym zdaniem oczywiście. O, TNT mamy. Okej. I mamy skrzynkę ze skarbem, kolejną. Ale zastanawiam się w ogóle, gdzie są te kolorowe klejnoty, bo ich kurde zlokalizować coś nie mogę, nie wiem. Może coś pominąłem, kurcze pieczone? Mam nadzieję, że nie. Dobra, nevermind, lecimy z koksem. O! No kurde, znowu to samo. Wracaj się. W obie strony się wracaj, bo w sumie teraz jednego zapomniałem. I to po tamtej stronie, kurczę pieczone, wracaj, krok. Kurde, znowu to samo. Jeszcze raz. Kurde! Cholerny diamencik, klejnot, whatever. Jezus Maria, za którym razem go zdobędę? Czy ja go w ogóle zdobędę? No, udało się, teraz się udało. Kurcze pieczone, za którym razem? Za którym razem się udało, ale się udało. Ważne, że się udało, moi drodzy. Dobra, to idziemy teraz dalej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy nic. O, lubię jak jest nic. Tutaj trzeba mimo co uważać. Jesteśmy teraz po drugiej stronie. O, 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 tutaj widzę, że mamy niebezpieczeństwo. Ściany spychające, normalnie Crash 1 się przypomina, proszę państwa. Ale wygląda na to, że trzeba ten... polecieć! Jezus Maria, jak ja tego... O Jezus Maria, jakiego ja farta miałem teraz. Tak szczerze zastanawiam się, gdzie ja teraz mam iść. Kurde, jednego ominąłem znowu. Ja pierdzielę, jakiego mam nie farta. Jeszcze kolorowego ominąłem. No co wy?
Nie no, wracamy się, kurde, nie ma to tamto. Ja zdobywam kolorowego. Nie ma to tamto, kurde, co ja się nie poddaję. A kim ja jestem, żeby się poddawać? Nie jestem żadnym cienkim leszczem. No i o to chodziło. A nie, czekajcie, zdobyliśmy przecież kolorowe, ty. To co ja nie ogarnąłem, że nie zdobyłem kolorowych? Jezu, jak ja śpiący jestem. Ty, Michał, ogarnij się. Ogarnij się, odmul pałkę, bo to już jest przesada. Trzy kolorowe diamenty zdobyłeś, znaczy klejnoty. Diamenty, klejnoty, whatever, wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale będę, wolę mówić na to klejnoty, więc trzy kolorowe klejnoty zdobyłeś. I ty jeszcze teraz, kurde, śpisz. Normalnie, gościu, ogarnij się. No to wstyd na dzielni jest. Dobra, gdzie ja teraz muszę lecieć? Tu jeszcze chyba nas nie było, tak mi się wydaje. Dobra, wsiadaj do tego wagonika. Wydaje mi się, że tutaj mnie nie było. O, dobrze wiedziałem. Cofamy się, bo tam jednego klejnocika zabrakło. Dokładnie. Teraz możemy robić poziom dalej. Sorry, ja wiem, że niektórych to może denerwować, ale ja się kieruję prostymi zasadami. Chcę zrobić 100%, to robię 100% i bez żadnej dyskusji. Czy komuś się to podoba, czy komuś się to nie podoba. Znowu mamy, kurde, Dantini jaskiniowców. No i o to chodziło, trzeba było go zdjąć. Ej, fajny, kurde, motyw teraz z tym gobosikiem. Ej, to mi się też podoba, kurczę. 84, czwarty skarb, a my musimy chyba 5 znaleźć, co nie? Coś takiego było chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. A wiecie czemu o 5 pomyślałem? Bo to trochę taka neutralna liczba. Dobra, tutaj się widzę, że nagrywa. Musiałem aż sprawdzić, czy się wszystko pięknie nagrywa i wszystko się pięknie nagrywa, więc mogę być z siebie zadowolony. Kurczę, znowu to samo. Wróć po nie, krok. W tobie nadzieja. Zrobisz to, wierzę w to. Dobrze. Wszystko fajnie. Zaraz trzeba będzie skoczyć, jak... O, dokładnie. I jeszcze też. Dokładnie, 90, jeszcze 10. 10 klejnocików, damy radę. Nie wolno się poddawać. Bo ten, kto się poddaje, to jest miękka faja. A ja nie jestem miękka faja. Chociaż trochę, powiem wam szczerze, trochę oszukałem, bo mówiłem, że dwa poziomy zwiedziliśmy, co tak naprawdę nie jest prawdą, bo zwiedziliśmy jeszcze przecież ten poziom wyścigowy, więc teoretycznie można to nazwać poziomem, nie? Jakby nie patrzeć. Teraz poczekajcie chwilkę, dosłownie sekundka. Dobra, lecimy z koksem. Jestem ciekaw, o, tam mamy coś. Oho. O kurcze. Oh yeah. Nie wiem, czy jestem gotowy na tą sekwencję. No chyba jestem. Ale posrana sekcja, co ci twórcy ćpali normalnie? Dobra, na szczęście to tylko tyle. Mamy trzecią trofkę zdobytą, tak można w sobie powiedzieć. Wszystkie mamy klejnociki kolorowe, więc teraz nam brakuje tylko 10 klejnotów. Coś mi się wydaje, że tutaj coś będzie, ale nie jestem pewien. Thank you.
No, wspinamy się. Tak, jest, jest. Mamy to. Pięknie, 100% zrobione. I nam się przy okazji życie odnowiło. Spoko, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Teraz możemy sobie stąd już uciekać. Lecimy z koksem. Bez żadnego już zbierania klejnocików, bo już wszystko mamy zebrane. Dobra, gdzie jest tu wyjście z tego poziomu? Gdzie jest wyjście z poziomu teraz? Powiedzcie mi. A, dobra, tu jest. Jeszcze raz, żeby nie było, że jest coś oszukane. Tu macie 100% piękne zrobione, więc wychodzimy stąd. Oh yeah! Udało się! Pięknie, 170 mamy, kurde, tych klejnocików na naszej karcie kredytowej. 4x4 żyćka, 3 mamy te zdobyte trofki. Więc teraz sobie zobaczmy, gdzie możemy jeszcze iść. Dobra, wiem chyba, co jeszcze możemy zrobić, tak szczerze. To był jeden poziom, który chciałem zacząć już przed tym drugim poziomem. Ale z jakiegoś powodu dopiero teraz go zacznę, bo... No nie wiem, wydaje mi się, że teraz jest... Idealna pora, żeby go zabrać za niego. To chyba tutaj było. Haha, to jest to. O nie, to jest to. O, tak, to jest ten poziom. Ja na niego całkiem przypadkowo natrafiłem, jak nie mogłem przejść tego drugiego poziomu, nie? W sensie, znaczy tego pierwszego poziomu, jak nie mogłem tych 10 klejnotów ostatnich znaleźć. Fabuła tego poziomu jest taka, że ten gobos jest bardzo zdenerwowany, dlatego że ktoś mu podwędził kanapkę i jest to nie fair, więc naszym zadaniem jest odzyskanie jego kanapki czy jakoś tak, więc... O Jezus Maria. No, dokładnie. To takie śmieszne, takie urocze zadanie mimo co. O kurde, ale fajnym klimatem zaczynamy. Takim ultra dżunglowym. Oć. Ej, ale muzyczka tutaj jest fajna. Ogólnie klimat tego poziomu po raz kolejny muszę przyznać, że jest fajny. Tak będę na to zwracał uwagę, jeżeli komuś się to podoba, jeżeli komuś się nie podoba, no to przykro mi. Ale będę na takie rzeczy zwracał uwagę. Zapomniałem o jednej rzeczy, moi drodzy. Cofnijmy się. A możemy wyjść z poziomu? Quit mamy tylko, ale nie wiem, czy to jest z poziomu, czy tylko po prostu wyjście z gry. Zapomniałem dokupić tego, Donata. Donata zapomniałem kupić. Zapomniałem, kurczę pieczone, Donata kupić oraz tego robocika, więc pozwólcie, że szybko to ogarnę. Pozwólcie, bo wstyd na dzielni, normalnie. No dobra. Teraz możemy, myślę, że zabrać się za tamten poziom, o który chciałem się zabrać, tak więc... szybkie cięcie do miejsca, gdzie żeśmy skończyli. W sumie dużo nie zrobiliśmy, tak więc mogę tutaj już tutaj wrócić w tym momencie, bo za dużo tam nie powiedziałem ani nie zrobiliśmy, tak więc... Raz jeszcze wsłuchajmy się w ten piękny soundtrack, podziwiając ten piękny, tropikalny klimat, jeżeli chodzi o wyspę Kroka, na której się znajdujemy.
Ała, to bolało, gościu. To mi się nie podobało akurat. Ale kurde, jak krok szybko chodzi. W przeciwieństwie do pierwszej części, gdzie on tak trochę powolnie chodził po tych siatkach, to tutaj muszę przyznać, że on naprawdę zapiernicza. I to jest jak najbardziej na plus. Co, coś tutaj było? Czy mi się wydawało? Ty, jest coś. Ha, widzicie? Szybko, dawaj, zbieraj. Dasz radę. Dokładnie, dasz radę. Mówiłem, że dasz radę? Wierzyłem w ciebie. Bardzo fajnie. I teraz wiem, że ktoś mi powie, ale Michał, ty jesteś hipokrytą, bo mówiłeś, że grałeś w Kroka Dwójka, a nie pamiętasz żadnych swoich tych wzmagań z tą grą. No nie pamiętam. Nie pamiętam dlatego, że... No kurczę, w tym wypadku Kroka Dwójkę mniej grałem niż w Kroka Jedynkę. Najwięcej z Kroka Jedynki zapamiętałem z Kroka Dwójki. Bardzo malutko zapamiętałem, tak? Więc no przepraszam, jeżeli kogoś to denerwuje, że nie wspominał o żadnych moich wspomnieniach z tą otóż grą.